czy zewnętrzny? Człowiek, gdy powierza swoje życie Jezusowi, dostaje Twixa. Dostaje zbawienie i nowonarodzenie, ale to nie jest to samo. Gdyby to było to samo, to by Jezus nie mówił zbawionym ludziom: szukajcie Królestwa Bożego. Bo nowonarodzenie jest wejściem do Królestwa Bożego. My, szukając Królestwa Bożego, dopiero gdy go znajdziemy, możemy do niego wejść. A wejście do Królestwa Bożego jest nowonarodzenie. Amen. Czyli zbawienie i nowonarodzenie to nie jest to samo. I niestety właśnie dlatego jest tak wiele błędnych doktryn w Kościele, bo Kościoły myślą, że to jest ta sama rzecz. Sam diabeł wsadził zbawienie i nowonarodzenie do jednego worka. Postawił między nimi znak równości. Mówił chrześcijanom, że to są synonimy, że to jest jedno i to samo. Stąd mamy tyle błędnych doktryn. Stąd strach przed nauczaniem łaski. I stąd ataki na łaskę, nazywane hiperłaską. Stąd te wszystkie schizofreniczne doktryny o utracie zbawienia. Kiedy zbawienia nie możemy utracić, ale możemy utracić nowonarodzenie. Czyli możemy wylecieć z Królestwa Bożego. Ale zbawienia nie możemy nigdy utracić. Zbawienie jest nieutracalne. Zbawia Cię Bóg i zbawia Cię raz na zawsze. Zbawienie to dar. Wtedy dopiero masz szukać Królestwa, szukać nowonarodzenia. Wejść do Królestwa Bożego. Pozbawiając, Jezus zbawiając się, stawia się za Morzem Czerwonym. Mówi Ci: szukaj Królestwa Bożego, czyli ziemi obiecanej, tak? Ty idziesz i zaczynasz szukać tego Królestwa Bożego. Możesz to zrobić. Możesz tak szukać całe życie w tym chrześcijańskim swoim podążaniu za Jezusem. Tak jak Izraelici, poginąć na tej pustyni i nigdy nie wejść do Królestwa Bożego, albo możesz to zrobić szybciej, jeżeli będziesz dobrze prowadzony przez Boga, jeżeli Mu zaufasz, jeżeli Mu uwierzysz w każdej jednej rzeczy. Amen? Amen! Wiecie, niezaprzeczalnie można zostać zbawionym i nowonarodzonym w tym samym momencie, ale to nie znaczy, że to jest to samo. To są dwie różne rzeczy. To jest jak z jakimś polskim małżeństwem, które spodziewa się dziecka i idzie do polskiego szpitala i w jednym momencie rodzi się niemowlę i zostaje Polakiem, tak? Ale to nie znaczy, że to jest to samo. Obywatelstwo i urodzenie to nie jest to samo. To, że się to dziecko urodziło, że zostało Polakiem, to niezaprzeczalnie stało się to w jednym momencie, ale to nie znaczy, że to jest to samo. Zbawienie i nowonarodzenie to również nie jest to samo. Trzeba zrozumieć różnicę między zbawieniem i nowonarodzeniem. A ona polega na tym, że jedno jest darem, a drugie jest nagrodą. Zbawienie jest darem, z łaski, za darmo. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa. Niezależna od prawa. Poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, a dostępują usprawiedliwienia darmo. Z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Łaską zbawieni
łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jest użyte słowo dorom. Darmo jesteśmy odkupieni, darmo jesteśmy zbawieni. To jest dar od Boga. Niezasłużony niczym, nie jesteśmy w stanie niczym sobie zasłużyć. Jeżeli nie jest on z nas, to znaczy, że również my nie możemy niczym zasłużyć na to, żeby został nam odebrany. To Bóg tak zdecydował, nie my. Ale możemy utracić zbawienie. Przepraszam, możemy utracić nowonarodzenie, czyli nagrodę. Trzeba naprawdę rozróżniać między darem i nagrodą. Jeżeli ktoś ci coś daje bezinteresownie, to nie może ci tego wziąć. Ale jeżeli jest jakiś konkurs i za wykonanie jakiegoś tam zadania jest nagroda, jeżeli zostajesz zdyskwalifikowany, bo coś zrobiłeś nie tak, albo oszukiwałeś, to jest możliwość, że ta nagroda ci będzie wzięta, tak? Czyli dar i nagroda to są dwie różne rzeczy. Zbawienie jest z łaski za darmo. Nie przychodzi to od nas, nie możemy sobie niczym na to zasłużyć. To dar od Boga, więc nie możemy sobie na to niczym zapracować. Wszystkie wersety w Biblii, które ostrzegają przed utratą czegoś, nie przestrzegają przed utratą zbawienia, tylko właśnie przestrzegają przed ewentualną utratą nagrody. Zobaczcie. Nagroda, zapłata. Tu jest wszędzie użyte słowo mistos. W zależności od tłumaczenia w tysiąclatce czy w Brytyjce jest użyte albo nagroda, albo zapłata. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie co? Obfita nagroda wasza. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Każdy własną zapłatę odbierze. Gdy my szafarzujemy, robimy z ludzi uczniów Chrystusa, to jest coś, za co potem będziemy odbierać nagrody. I popadły w gniew narody, lecz Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi. I oddawanie zapłaty komu? Sługom Twoim, prorokom i świętym. I tym, którzy się boją imienia Twego. Nie chodzi o odbieranie zapłaty jako jakiegoś potępienia, tu chodzi o to właśnie, o te nagrody, które będziemy otrzymywać. Prorocy, święci będą otrzymywać nagrody za to, jak usługiwali. Albowiem zapłata wasza, radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Nasza nagroda jest w niebie. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli nagroda jest gdzie? W niebie. Amen? Amen. Nagrodą nie jest niebo, nagroda jest w niebie. Nagroda należy się komu? Ktoś, kto poniósł porażkę? Nie. Zwycięzcy, tak? Tak. Nagroda należy się zwycięzcy. Zawsze zwycięzcy. Zobaczcie. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego. Już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę. I imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba wstępują mego Boga i moje nowe imię. Miasto święte, Nowe Jeruzalem, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga. Przystrojona jego oblubienica jest zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi zamieszka wraz z nimi. Będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. To jest nasza nagroda. Tu będziemy pochwyceni do tej nagrody. Amen. Jeżeli tą nagrodę właśnie możemy utracić. Nie możemy utracić zbawienia, ale możemy utracić nagrodę, którą jest pochwycenie. I wtedy wylądujemy w ciemności zewnętrznej. Amen? Amen! Amen. Ale! Czy ktoś z was chce wylądować w ciemności zewnętrznej? Nie! Super! Subcio! Licha! Okej.
Czyli zapłatą jest Królestwo Boże za nasze dobre uczynki, które są przygotowane dla was od założenia świata. To nie są te uczynki, którymi mamy zasłużyć sobie na zbawienie, jak nauczają niektóre kościoły, tylko to są uczynki przygotowane od założenia świata, byśmy w nich chodzili, czyli byli posłuszni Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, a On chce wykonywać te uczynki, które są przygotowane. To jest taki czerwony dywan rozłożony dla każdego z was i my mamy właśnie przez to posłuszeństwo zdobywać nagrodę. Halleluja. Amen? Amen! Nagroda. Co to za nagroda? Posłuszeństwo Bogu. Poddanie się Duchowi Świętemu. Paweł o tym pisał. Zobaczcie. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną. Tak, by każdemu odpłacić. Jaka jest jego praca? Jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania. Jakie przykazania? Wierzyć w miłości. Wierzyć w Jezusa i kochać bliźniego swego jak siebie samego. To są te przykazania. Aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Kto będzie na zewnątrz? Na zewnątrz będą psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i w nim żyje. Kłamstwo. Gdzie będą na zewnątrz? Co to jest z zewnątrz? To jest ciemność zewnętrzna. Czyli gdy będzie pochwycenie, ludzie zostaną, oblubienica zostanie pochwycona do Nowego Jeruzalem, które zstąpi z nieba na ziemię. A wszystko dookoła będzie ciemnością zewnętrzną, w której zostaną ci ludzie. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra i drogich kamieni? O czym tu jest mowa? Czym jest fundament? Fundamentem jest Amen. Czyli zbawienie. Halleluja. I teraz masz zbawienie i teraz zaczynasz budować swoje, budować nie swoje królestwo, tylko Królestwo Boże w swoim życiu. I masz je budować ze czego? Ze złota, czyli z Jego sprawiedliwości, ze srebra. Srebro jest symbolem odkupienia od prawa, czyli masz odkupienie od prawa Mojżesza. Na tym masz budować, na tej świadomości, że jesteś odkupiony. I na drogich kamieniach, czyli na owocach, owocu Ducha Świętego, z którego wypływają wszystkie inne owoce. Albo możesz też budować z drzewa, sianka i słomy. I to wyjdzie na, w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie, na zbawieniu, nie ostoi się, ten zapłatę po niej odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkody poniesie, lecz on sam, co? Zbawiony będzie! Tak jednak, jak przez ogień. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Halleluja. Albowiem mądrość tego świata jest Boga głupstwem. Halleluja. Gdzie drzewo, siano i słoma to jest mądrość tego świata, to jest humanizm, to są zasady tego świata, na którym jest zbudowana niestety większość kościołów, na którym jest zbudowana większość świadomość chrześcijan. To są te głupie panny, które są wypełnione właśnie mądrością tego świata, która jest głupstwem u Boga, czyli u Boga ludzie wypełnieni mądrością tego świata są głupimi pannami. Zostaną w ciemności zewnętrznej. Tylko mądre panny wejdą do Królestwa! Halleluja! Pamiętajcie, mądrość tego świata jest u Boga głupstwem i u was powinna też być głupstwem. Amen? Amen! Halleluja. Jeśli nie korzystasz z łaski Bożej, by wywalać ze swojego życia mądrość tego świata, to będziesz na zewnątrz. Zobaczcie, na zewnątrz są psy, czyli poganie. Poganie siedzą w mądrości tego świata. Guślarze, czyli czarownicy, rozpustnicy, zabójcy. Oni wszyscy skończą w ciemności zewnętrznej. Bałwochwalcy, ci co kochają świat. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, który ma pogańskie zasady, który miesza Jezusa z pogaństwem, z bałwochwalstwem,
Zobaczcie, ile jest chrześcijan, którzy są bałwochwalcami. Oddają cześć bożkom. Nie oddają cześć Jezusowi, tylko oddają cześć bożkom. Całej masie świętych, Marii, to jest bałwochwalstwo dla Boga. Ale można też oddawać cześć ludziom, pastorom. Bardziej słuchać pastora niż Boga. To też jest bałwochwalstwo. Rozpustnicy, zabójcy. Każdy, kto kłamstwo kocha i w nim żyje. Jeżeli nie wyrzucasz z siebie tych wszystkich rzeczy, to budujesz na drzewie, sianie i słowie. Nie dostaniesz nagrody. Dlatego tak ważna jest przemiana umysłu, o której dzisiaj Andrzej mówił. Amen? Amen! Halleluja. Oczywiście nie jesteś w stanie utracić zbawienia, bo je masz zagwarantowane. Będziesz zbawiony. Tak jednak jak przez ogień. Co to znaczy? Ogień? Na sąd. Zbawienie przez ogień. To jest właśnie przebywanie w ciemności zewnętrznej. Czyli... Znaczy nie chcę się za bardzo skupiać na tym, jak będzie wyglądało to po pochwyceniu. Nie chcę wybiegać tak daleko. Czy tam oni będą tam przebywać całe 1000 lat? Czy do śmierci? I to jest przez ogień, nie inaczej jak przez śmierć. Nie chcę się nad tym zastanawiać. Moim celem jest wskazać, że już jest ciemność zewnętrzna. To będzie fizyczna ciemność zewnętrzna, tak? Ale chrześcijanie, zanim będzie fizyczne Królestwo Boże, już jest duchowe, w które wchodzimy. Wtedy będzie wszystko, co będzie otaczać to fizyczne Królestwo Boże, będzie ciemnością zewnętrzną, czyli fizyczną ciemnością zewnętrzną, ale już teraz mamy duchową ciemność zewnętrzną, w której przebywają chrześcijanie. Na tym chcę się skupić, żeby im to pokazać, że przebywają w niej. To jest miejsce, gdzie jest choroba, gdzie jest grzech, gdzie są te wszystkie rzeczy, które Jezus zgładził i mamy uwierzyć w skończone dzieło krzyża, żeby nie siedzieć w ciemności zewnętrznej. Tylko właśnie już teraz wejść do Królestwa Bożego. Bo już teraz możemy do Niego wejść. I musimy czekać na to fizyczne. Fizyczne będzie tylko nagrodą i kontynuacją naszego duchowego życia już teraz, nie? Amen. Amen! 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 Halleluja! Okej. Będzie zbawiony, ale nie inaczej jak przez ogień. Zbawienie to jest bezinteresowny dar łaski, życie wieczne, tak? Amen. Królestwo Boże to jest nagroda. Królestwo Boże jest nagrodą. Dlatego Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego. Czyli Królestwo Boże jest nagrodą. A żeby wejść do Królestwa Bożego, musisz się... Nowonarodzić. Amen. Amen. Dokładnie tak. Królestwo Boże to jest Jego sprawiedliwość, to jest Jego wiara, to jest świętość, to jest bezgrzeszność, to jest absolutne zdrowie, które Ci jest zagwarantowane. Jezus nie przyniósł tylko uzdrowienia dla nas. Uzdrowienie jest chlebem dzieci. Gdy przyszła Serofenicjanka do Jezusa, chciała uzdrowienia swojej córki. W jednej Ewangelii jest uzdrowienie, w drugiej Ewangelii jest napisane, że była zniewolona przez demona. To Jezus nazwał to chlebem dzieci. Czyli uzdrowienie i uwolnienie jest chlebem dzieci. Ale poza uzdrowieniem i uwolnieniem Jezus przyniósł coś jeszcze. Przyniósł absolutne zdrowie dla nas. I wiecie, jeżeli jest dziecko, to ono je kaszkę, tak? Każde dziecko je kaszkę. Ale jeżeli pokażecie mi jakiegoś 30-40-letniego chłopa, który na śniadanko je kaszkę, babiko, to czy to będzie normalne? No właśnie. A chrześcijaństwo jest wypełnione właśnie 40-letnimi niemowlakami, którzy ciągle chcą uzdrowienia, ciągle chcą babika, ciągle chcą chleb dzieci, bo kościoły są wypełnione niemowlętami. Ludźmi, którzy
nie dojrzewają do tego, żeby wejść do Królestwa Bożego, gdzie jest zdrowie absolutne, już się nie choruje. Amen. 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 W Ewangelii w pierwszym liście Jana jest napisane, że jest duchowy wzrost, że najpierw są niemowlęta, potem są młodzieńcy i ojcowie. A kościoły są pełne niemowlę, które ciągle potrzebują uwolnienia, uzdrowienia, przychodzą i modlą się nawzajem latami, ciągle się modlą, to samo. Chrześcijanie przychodzą do siebie i mówią, pomóż się, jestem zdruzgotana, po prostu ta sama osoba ciągle mówi mi, chodź tu biedaczku, i zaczynają się modlić o siebie i lizać te rany, wiecie, tak latami to trwa, zamiast podłączać się do Bożej miłości Agapy, tak by każdy z nich mógł być niezależną jednostką bojową w armii Pana i zacząć budować wokół Królestwo Boże, a nie skupiać się na tych najmniejszych rzeczach, które dotyczą tylko i wyłącznie niemowląt. Amen. Amen. Więc tak ważne jest, żeby zrozumieć tą różnicę między zbawieniem i nowonarodzeniem, żeby przestać już przekładać te kamyczki w tym fundamencie, zastanawiać, czy można to utracić, czy nie, przez całe swoje chrześcijańskie życie, tylko zalać ten fundament betonem i skupić się na drugiej części, czyli na budowaniu Królestwa Bożego. Amen? Amen. Amen. W górę! Amen? Amen! Królestwo Boże nie buduje się wszerz, nie kopie się tego fundamentu, nie wiem, po kilka kilometrów, tylko fundament się zalewa i zaczyna się budować w górę. Dobrze. Dobrze. Aleluja. Jeżeli ktoś głosi, że dar i nagroda to jest to samo, to głosi schizofreniczną Ewangelię. Bo wtedy ludzie zaczynają się zastanawiać nad tym, czy można utracić zbawienie, czy nie, bo te wszystkie wersety budzą zamieszanie. Te wszystkie wersety z 6, z 10 Hebrajczyków, z 2 listu Piotra, potem budzą w nich zamieszanie i nie wiedzą, czy już stracili zbawienie, czy jeszcze nie stracili zbawienie, zakładają, że mogłoby się to kiedyś wydarzyć. Nie, nie można stracić zbawienia. Można stracić nagrodę. Okej. Ta schizofreniczna Ewangelia powoduje, że ludzie chcą zasłużyć sobie na zbawienie. Można sobie zasłużyć na królestwo, na nagrodę. A boją się utracić zbawienie. A można utracić nagrodę. Dlatego to jest tak ważne, żeby to poukładać sobie w swojej głowie, zalać betonem, zamknąć definitywnie pewne sprawy i iść do przodu. Halleluja. Jezus powiedział, że kto uwierzy, zostanie zbawiony. Tak? Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony. To jest tak jak z Izraelitami. Cieniem chrztu było przejście przez Morze Czerwone dla Izraelitów, tak? No. Zobaczcie. Cieniem chrztu w Starym Testamencie jest przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Jest napisane w Słowie Bożym, że tam było 600 tysięcy mężów, nie licząc żon i dzieci. Czyli licząc, że każda rodzina miała tylko 3 dzieci, a podejrzewam, że o wiele więcej, bo tam było jakieś 3 miliony ludzi. Jak oni przeszli przez to Morze Czerwone, to nikt z nich nie wrócił do Egiptu, tak czy nie? Ani w pław, ani na okrętkę, ani nie kajakiem, nikt z nich tam nie wrócił. I tak jak nikt z nich nie wrócił, tak ty nie możesz utracić zbawienia, nie możesz wrócić do Egiptu. Amen? Amen! Amen. Czy to jest dobra nowina? Najlepsza! Chwała Bogu!
Widzicie, pewnego razu jeden faryzeusz pod osłoną nocy, żeby nikt nie widział, że ten inny faryzeusz przyszedł do Jezusa i mu powiedział: wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. No. Czyli Nikodem, zobaczcie, Nikodem wierzył, że Jezus jest od Boga. Wierzył, że Jezus nie mógłby takich czynić znaków, cudów, uzdrowień, gdyby Bóg nie był z nim. Czyli Nikodem wierzył, tak? Tak. Zobaczcie, wierzył, czyli teoretycznie był zbawiony. Wiadomo, że to było przed krzyżem, więc mówię teoretycznie. Wierzył, czyli był zbawiony. Co? Jezus mu powiedział, mimo tego, że wierzył, teoretycznie był zbawiony. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli osoba, która jest zbawiona, dopiero ma szukać Królestwa Bożego. Musi się narodzić na nowo. Musi się narodzić z wody i z ducha. Amen? Amen! Amen. Ok, więc jeżeli cieniem chrztu, czyli zbawienia, było przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, tak? To co jest cieniem Królestwa Bożego? Co jest tym Królestwem Bożym, odpocznieniem, do którego mieli je ujrzeć i wejść? Ziemia obiecana. Amen. Ziemia obiecana. To jest Królestwo. I tu jest zbawienie. A tu jest nowonarodzenie. Wejście do Królestwa Bożego. Amen? Amen. Co jest między tym? Pustynia. Amen. Między tym jest pustynia. Czyli ciemność zewnętrzna. To jest ciemność zewnętrzna. Naszym zadaniem jest wejść do odpocznienia, którym jest Jezus, którym jest szabat. My wchodzimy do szabatu przez wiarę. Wchodzimy tam przez wiarę. Oni tu krążyli 40 lat przez co? Przez niewiarę, przez niedowiarstwo. Oni nie wierzyli w to wszystko, co Bóg dla nich uczynił. Wiecie, to co Izraelitom zajęło 40 lat, to Jezusowi zajęło 40 dni. Wiecie dlaczego? Bo oni byli skupieni na samych sobie, a Jezus umarł dla siebie samego. Amen. Amen? Amen. Ta sama pustynia, ten sam diabeł, te same kuszenie niewiarą i to samo dyskredytowanie ciebie, że nie jesteś świętym, bezgrzesznym synem Boga. Rozumiecie to? To samo. Im to zajęło 40 lat, i tak poginęli. Większość z nich została na pustyni. A Jezus zrobił to 40 dni, bo nie był skupiony na sobie, tylko był skupiony na tym, z czym został posłany. Wierzył w to, kim jest. Jeżeli wy nie będziecie wierzyć, kim jesteście, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Amen? Amen! Wierzycie, kim jesteście? Tak! Kim jesteście? Synami Bożymi! Amen! Amen! Halleluja! Ok. I pytanie jest, kogo chcecie w tej drodze naśladować? Jezusa czy Izraelitów? Jezusa! Pytanie retoryczne. Chcecie mieć wolę jak Izraelici, czy zrezygnować ze swojej woli jak Jezus?
Bo wiecie, wielu chrześcijan właśnie tu siedzi i ciągle się zastanawia, czy oni mają własną wolę. Ale pytanie, to nie jest dobrze postawione pytanie, czy mamy wolną wolę, czy... Pytanie powinno być postawione, czy chcesz mieć wolną wolę, bo jest w wolnej woli. Jezus umarł po wyjściu z Jordanu i postanowił, że więcej nie będzie miał w swojej woli, że będzie wypełniał wolę Ojca. I to samo się tyczy was. Jeżeli chcecie wejść do Królestwa Bożego, to musicie wywalić swoją wolę. I raz na zawsze zdecydować, że nie chcecie mieć w swojej woli. Ale Sebastian, my nie jesteśmy stworzeni robotami. Skądś to znam? Ja też. Wiecie co? Ja mam w nosie, czy ja jestem robotem, czy nie. Ja chcę być robotem. Amen. Ja chcę być robotem, ja nie chcę mieć swojej woli, ja nie chcę mieć swoich uczuć, ja chcę być bez... ubezwłasnowolniony, ja nie chcę mieć swojej miłości, ja nie chcę mieć swojej sprawiedliwości, ja nie chcę mieć własnej woli. Dokąd mnie może zaprowadzić moja wola? W ciemny zaułek. Ja chcę wypełnić Jego wolę, żeby znaleźć się gdzie? W Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim, w Ziemi Obiecanej, w Ziemi Obietnic, gdzie każda obietnica z naszej Biblii jest na tak i amen. Amen? Amen! Po co mi moja wola? Ja nie chcę mieć swojej woli. Halleluja! Jeżeli ktoś z was chce mieć swoją wolę, to gratuluję. No. Może gdzieś was zaprowadzi ta wola. No. Do duńskiej woli. Amen. O rabaszanti. Do niewoli. No wiecie, pytanie nie powinno być postawione, czy mamy wolną wolę. Musicie żyć krótką sentencją, jakże treściwą. Wolę, nie wolę. Amen. Wolę, nie wolę sprawiedliwości. Amen? Amen. Ostatnio. Tak i amen. Okej, i naszym celem jest co? Królestwo Boże. Naszym celem jest Królestwo Boże. Najpierw już tu i teraz za życie szukamy nowego miasta. Królestwa Bożego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Szukamy nowego Jeruzalem. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, sprawiedliwości. A tak jeśli byście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Wiecie, że On siedzi właśnie tu? On tam siedzi. W świątyni wstępującej z nieba. Halleluja! Amen. Czyli najpierw szukamy tego królestwa fizycznego, które zstąpi, ale też szukamy tego duchowego królestwa, które już teraz powinniśmy wejść i królować. No, wiecie, królować można tylko w Królestwie Bożym. Rozumiecie? Alleluja. Nie można królować w ciemności zewnętrznej. Kim będziesz zarządzał? Ziarnkami piasku? Po to masz ziemię obiecaną, by do niej wejść i nią zarządzać. Halleluja, żeby ją przejmować. Wywalać z niej w tych wszystkich, te wszystkie rzeczy, które tam są, jeszcze siedzą. Bóg przed tobą wysyła szerszenie i wygania to wszystko z twojego umysłu, z twojego życia. A ty masz zagospodarowywać Królestwo Boże wewnątrz. Ziemia po ziemi, kawałek po kawałku. Amen? Tak jak amen. Andrzej tłumaczył z ogrodem. To jest właśnie wasza ziemia obiecana. Ogród. Ogród waszego umysłu. Hola barata santira. Halleluja. I wiecie, tak w ogromnym skrócie wyglądała droga Izraelitów do ziemi obiecanej. Chłopaki byli nieźle zamotani. Teraz mamy też wielu zamotańców. Zamotanych chrześcijan, którzy też ciągle chcą siedzieć w ciemności zewnętrznej i ostrzegają ludzi, którzy głoszą, że można wyjść tu i nazywają ich obozem łaski. Nazywają ich hiper, mega, ekstra, super, turbo, bistro łaską. I sobie tu siedzą i chcą tu sobie zostać.
Ale my chcemy być tu. Amen? Amen. 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 Jesteśmy! Amen. Halleluja. Zobaczcie, jaką trzeba mieć niewiarę, żeby tu siedzieć. Te wszystkie ostrzeżenia w Biblii o utracie czegoś właśnie są o utracie tego. O utracie tego. I wpadnięciem tu, w niewiarę. W niewiarę w skończone dzieło krzyża. To, co zrobił dla nas Jezus na krzyżu. Że całkowicie zgładził nam nasz grzech, całkowicie zgładził naszą chorobę i przybił tam prawo, które się sprzeciwiało i kazało nam wypełniać mnóstwo rzeczy. Zobaczcie, jaką trzeba mieć niewiarę, żeby tu tyle siedzieć. Wiecie, oni tutaj zobaczyli mnóstwo cudów, tak? Zobaczyli morze rozstępujące się, potem wodę wypływające ze skały, potem wodę gorzką, która zamieniła się w słodką. Widzieli mnóstwo cudów. Codziennie spadała manna z nieba. I oni dalej nie wierzyli. Dalej nie wierzyli. Wiecie dlaczego? Bo cuda nie produkują wiary. To wiara produkuje cuda. Alleluja! Tylko tak to działa. Nie na odwrót. Cuda nie powodują wiary. Wiecie, jak byliśmy w tym... w Afryce i zobaczyliśmy 300 osób, które zostały uzdrowione, to te cuda wcale nie wywołały w nas wiary. Wręcz wątpliwości. Trzeba na pewno. Zwiedzenie. To nie wiara, to nie cuda produkują wiarę. To wiara produkuje cuda. Tak, amen. 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 Okej, zobaczcie, jaką trzeba mieć niewiarę, żeby tu tyle siedzieć. Oni, mimo tego, że to wszystkie rzeczy widzieli, to jest jeszcze napisane w 5 Mojżesza, możecie sobie to sprawdzić, w 29 rozdziale, 4 werset, że buty rosły na ich nogach. Ubrania nie zniszczały przez te 40 lat. Wyobrażacie to sobie? Ubrania nie zniszczały, buty nie zniszczały przez 40 lat. Czyli jak wychodziły tu dzieci, które miały 5 lat, i tu miały 45 lat, buty rosły razem z nimi na tych stopach, rozumiecie to? To nie chodzi, że oni widzieli mannę, do której się już przyzwyczaili, ale to wszystko nie niszczało i oni dalej nie wierzyli. Twarde karki. Jest napisane w psalmie 105, że nikt z nich nie był chory. Nikt z nich. 3 miliony ludzi. Minimum 3 miliony ludzi. I po zjedzeniu baranka paschalnego każdy z nich był zdrowy. Doskonale zdrowy. Bo to się należy każdemu, kto Halleluja. Przyjmuje Jezusa. Halleluja! A oni dalej nie wierzyli. I my tak patrzymy na nich i mówimy, ale to... No tępaki. Nie, my jesteśmy tępi. My dalej nie wierzymy. My dalej chcemy zaprowadzić sobie, dbać o własne rzeczy. Chcemy dbać o to, co będziemy jeść, co będziemy pić. A to właśnie jest cień tego, jak Bóg o nas dba. Nie masz się już troszczyć o to, co będziesz jadł. Nie masz się troszczyć o to, co będziesz pił. Nie masz się o to troszczyć. Amen! A my nie wierzymy ciągle. Amen. Dlatego nie wchodzimy do Królestwa! Bo zaczynamy dbać o własne sprawy. I całe nasze życie kręci się wokół tego, żeby zarobić. Od pierwszego do pierwszego. I nie wchodzimy do Królestwa Bożego. Ja nie mówię, że nie trzeba pracować. Macie pracować, ale motywacją waszą nie ma być to, żeby sobie zapewnić życie, jedzenie i ubrania. Waszą motywacją ma być miłość, agapę. Tam, gdzie jesteście, tam, gdzie pracujecie, świeci przez was Jezus Chrystus. Amen! Bo wy tu jesteście, a nie jesteście tu i zarabiacie, żeby żyć. Jesteście w Królestwie, ale robicie to tylko dlatego, że robicie wszystko, co robicie, robicie dla Pana. Amen? Amen! Alleluja! Alleluja!
To był tylko cień tego, co już teraz wam się należy, czyli należy się wam zdrowie, należy się wam zaopatrzenie, ponieważ Bóg zaopatrza wszystkich, nawet trawę polną. Amen? Amen. Czyli co? Konkol, czyli ludzi, którzy są przeciwko niemu, on ich odziewa, on im daje kasę, on ich błogosławi, oni w to w ogóle nie wierzą, że jest ktoś taki jak Bóg, ale on im to daje, co dopiero was, małowierni. Wszystko jest dla was. Wchodźcie do tego królestwa. Amen? Amen! Okej. Zatem, drogi chrześcijanie, jeśli ziemia obiecana jest... Jeśli ziemia obiecana jest cieniem Królestwa Bożego, a nie możesz wejść do Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzisz na nowo. Jeśli Egipt jest cieniem świata, z którego wyrywa cię Bóg, to nie ty oddajesz swoje życie Jezusowi. To Bóg decyduje w pewnym momencie twojego życia i cię zbawia. Tak jak z Izraelitami zdecydował. Tego dnia wychodzicie z Egiptu i koniec dyskusji. I to samo się dzieje w waszym życiu. Pewnego dnia po prostu Bóg daje wam człowieka, który staje na waszej drodze, mówi do was, otwiera wam uszy, bo wiara bierze się ze słuchania. I to on decyduje, że w waszym sercu zapada to ziarno i zaczyna kiełkować. To on cię wyciąga stąd, potem ci daje pragnienie, żebyś się ochrzcił i wyciąga cię z Egiptu, czyli ze świata. Okej. Okay. Więc jeżeli Egipt jest cieniem świata, z którego Jezus przez wiarę cię wyrywa, jeśli uciekasz od Faraona, czyli od diabła, przychodzisz przez Morze Czerwone, czyli przez chrzest, to jesteś zbawiony. Jeśli wystarcza ci to, na tym chcesz zakończyć swoją podróż z Jezusem, no to będziesz siedział na pustyni. Będziesz siedział na pustyni, gdzie jest niedowiarstwo, czyli nieposłuszeństwo. Na kogo to się widziało przez te 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy porozrzucał po pustyni? Którym to zaś złożył przysięgę, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tych, którzy nie byli posłuszni? Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. Niedowiarstwo wynika z nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwo wynika z niedowiarstwa. Jeżeli nie wierzysz we wszystkie obietnice Boże, a pierwszą z obietnic jest to, że masz życie wieczne, to jesteś nieposłuszny. Jeżeli nie wierzysz, że Bóg uczynił cię świętym na krzyżu i tam umarł twój grzech, to jesteś nieposłuszny. Nie dowierzysz. To są te wątpliwości, o których wczoraj rozmawialiśmy. Nie wchodzisz do Królestwa Bożego. Amen? Amen. Amen. I chrześcijanie, wiecie, chrześcijanie nie chodzą 40 lat po tej pustyni, ale już 2000 lat po tej pustyni. Nazywają swoje chrześcijaństwo dobrą nowiną. Płacząc, zgrzytając zębami, udają przed sobą, że to jest dobra nowina i wołają. Ale nie wierzą w skończone dzieło krzyża. Nie wierzą. Wierzą, że są święci, nieskalani. Jeżeli nie wierzysz, że jesteś święty i nieskalany przed Jego obliczem, niezależnie od tego, co robisz, bo jesteś święty i nieskalany tylko dlatego, co On zrobił dla ciebie na krzyżu, to nie jesteś tu, tylko jesteś tu. Pielgrzymują w oglądaniu i nie widzą żadnej różnicy między sobą a Egipcjanami. Egipcjanie chorują, więc oni też postanowią, że oni też muszą chorować, bo się niczym nie różnią. No, mają tylko taką etykietkę. Jestem chrześcijaninem. Ale w niczym się nie różni od ludzi ze świata. Oni chorują, to ja też choruję. Oni grzeszą, to ja też grzeszę. Nie. Wy jesteście zupełnie gdzie indziej. Wy jesteście w Królestwie Bożym. Zostaliście wyrwani z ciemności, przeniesieni do Królestwa Jego ukochanego Syna. Ale jeżeli w to nie wierzysz, to jesteś tu, a nie tu.
widzą różnicę między sobą i ludźmi ze świata i siedzą pod prawem i grzeszą i uważają się za grzeszników. Uważają się za świętych grzeszników. To tak jakbyś poszedł do monopolowego i powiedział, że chcesz wódkę bezprocentową. Właśnie o tym myślałam. Wyśmiał. A to jest ta schizofrenia. To jest schizofrenia głoszenia słowa Bożego, niestety. I dlatego stąd tylu chorych, słabych, a nie mało zasnęło, bo siedzą w tej przestrzeni. W niedowiarstwie, w niewierze. Okej. Zobaczmy teraz, co mówi na ten temat Słowo Boże. Przelecimy przez to szybciutko. Zobaczcie. W Egipcie, w świecie, jest sługa grzechu. Na pustyni, w ciemności jest chrześcijanin z mentalnością sługi. Chce zasłużyć. W Królestwie Bożym jest przyjaciel. Was, ja was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywam... Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Gdy rozumiesz, co Jezus dla ciebie zrobił, to jesteś Jego przyjacielem. Nic się już nie przeraża, że nie malujesz Jezusa z nożyczkami, z pasem i z budą, tylko jest to twój przyjaciel, do którego możesz przyjść za każdym razem, jak ci się noga powinna. Amen? Amen! Okej, okay, lecimy dalej. Zobaczcie. W świecie, w Egipcie, jesteś zagubiony. Na pustyni jesteś powołany. W ziemi obiecanej jesteś wybrany. Amen! Bo wielu jest powołany. Tam jest naprawdę wielu. 99% chrześcijan, zaniżam statystyki, siedzi tu. Wielu jest powołany, ale niewielu wybranych. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu kogo? Wybranych! Którzy będą pochwyceni do kogo? Gdzie? Do Królestwa Bożego. Zostanie ten czas skrócony. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata. A od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Amen. Ale nie weź nie powołanych. Powołani zostaną w ciemności zewnętrznej. Teraz już siedzą w ciemności zewnętrznej. Duchowej, a potem zostaną w fizycznej. Uwierz to! Lecimy dalej. Zobaczcie, w Egipcie, w świecie jest grzesznik. Na pustyni jest wierzący. W ziemi obiecanej jest święty. Amen? Halleluja! Zobaczcie, Paweł, dlatego Paweł pisał do zborów. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych i do wierzących Chrystusa Jezusa. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusza, brat do świętych i wierzących, bracie w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie, powołani do świętości wespół z wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają dopiero imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. My zupełnie nie rozumiemy chrześcijaństwa. Nasze chrześcijaństwo jest zbudowane na tym, że ludzie przychodzą do kościoła i muszą udowodnić, że się nadają do chrztu. Muszą udowodnić pastorom, że ich życie jest święte. I dopiero wtedy ich się chrzci. Po kilku miesiącach. Wczoraj poznaliśmy chłopaka, który czekał na to rok. Ale jak można udowodnić komuś bez Ducha Świętego, że można żyć świętym życiem? To jest paranoja! Po to jest chrzest, żeby ochrzcić tego człowieka od razu, jak tylko przychodzi, ochrzcić go Duchem Świętym i posadzić go w kościele i nauczać. I dopiero jest pod Słowem Bożym, a wiara bierze się ze słuchania. I dlatego w tych kościołach było mnóstwo ludzi, którzy już byli święci, a niektórzy dopiero zaczynali i byli wierzący, i zaczynali słuchać Słowa Bożego, i zaczęło się przemieniać ich życie. Dlatego te wszystkie listy są wypełniane przestrzeganiem przed grzechem, bo oni jeszcze nie byli święci! Amen! 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 Amen. Zobaczcie, wierzący, jeżeli możemy powiedzieć, jeżeli czytamy o świętych,
to mamy świadomość, że to jest ktoś, kto jest nowonarodzony i jest obywatelem Królestwa Bożego. Ale nie możemy tego powiedzieć o wierzących. Zobaczcie, co Jezus powiedział o wierzących. To są słowa Jezusa z Jana 2. Znaczy nie słowa Jezusa, tylko fragment z Ewangelii Jana. Relacja. Drugi rozdział. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy i wielu uwierzyło w imię Jego, widząc co? Cuda! Wiara nie bierze się z oglądania cudów, tak czy nie? Tak. To cuda biorą się z wiary. Zobaczcie, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Wiara nie bierze się z oglądania cudów. Wiara bierze się ze słuchania. Dlatego ludzie mają być chrzczeni od razu, gdy chcą być chrzczeni. Mają być ochrzczeni w Duchu Świętym i mają być przyprowadzani do Kościoła, a w tym Kościele mają być pod Słowem Bożym. Mają być nauczani, bo wiara bierze się tylko i wyłącznie ze słuchania. Amen? Amen. Amen. Więc tu są wierzący, a tu są święci. Dobrze? Dobrze. Lecimy dalej. W Egipcie, w świecie jesteś wrogiem. Potem jesteś zbawiony. Jesteś nowonarodzony. I was, którzy byliście obcymi dla Boga i Jego wrogami. Byłeś wrogiem. Zobaczcie, wrogami przez co? Przez sposób myślenia i wasze złoczyny. Nie byliśmy wrogami. Bóg nie był naszym wrogiem nigdy. To my byliśmy wrogami Boga. Przez sposoby myślenia. Przez to, jak nas oszukał diabeł od dziecka, zindoktrynował przez świat, przez naukę, przez UNESCO, przez nasze rodziny, przez religię. Uznaliśmy, że Bóg jest naszym wrogiem. Nie, to my byliśmy wrogiem Boga przez sposoby myślenia. Może bardziej nieświadomie byliśmy wtedy. Zobaczcie, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Czyli tu, przechodząc przez Morze Czerwone, przechodząc przez chrzest, jesteś zbawiony. Ale nowonarodzony jesteś, gdy wejdziesz, ujrzysz Królestwo Boże i nie możesz wejść do Królestwa Bożego, jeżeli nie narodzisz się z wody i z ducha. Zbawienie to jest narodzenie z wody. To jest zbawienie, narodzenie z wody. Gdzie chrzest w Duchu Świętym nie jest narodzeniem z ducha. Nie jest narodzeniem z ducha. To jest chrzest Duchem Świętym, to jest wypełnienie Duchem Świętym czegoś, ale to nie jest narodzenie z ducha. Zbawienie to jest narodzenie z wody. Co się narodziło? Z ciała? Ciałem jest. Nowonarodzenie to jest narodzenie z ducha. Co się narodziło z ducha? Duchem jest. Co się narodziło z ciała? Ciałem jest. Co się narodziło z ducha? Duchem jest. Dlatego jest napisane w Galacjan 4,29. Lecz jak ongiś, ten, który jest według ciała, ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha. Lecz jak ongiś, ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Ci ludzie, którzy są narodzeni z wody i na tym poprzestają, nie narodzają się z ducha, czyli nie rozumieją, kim są w duchu, że Bóg w nich zamieszkał, że są jedno z Bogiem, że nie wierzą w... Jeżeli nie wierzysz w to, co Bóg dla ciebie zrobił, to jesteś narodzony z ciała i będziesz prześladował tych, którzy są tu. Będziesz przestrzegał przed nim. To jest hiper, mega, coś dziwnego. Każdy z nas musi się narodzić z ducha. To nie jest chrzest Duchem Świętym, to jest osobiste przyjęcie objawienia tego, kim jesteś, kim cię stworzył Jezus, co zrobił dla ciebie na krzyżu i przyjęcie to,
bez względu na twój cielesny umysł, który ci będzie ciągle mówił, że to nie jest tak, że ty musisz chodzić w oglądaniu. Nie, ty pielgrzymujesz w wierze. W ziemi obiecanej, w Królestwie Bożym pielgrzymujesz tylko w wierze. Tu się pielgrzymuje w oglądaniu. Tu się pielgrzymuje w wierze. Ty wierzysz, że jesteś święty. I dorastasz do tego. Tu pielgrzymujesz w oglądaniu i wierzysz, że dalej grzeszysz. Ok? Lecimy dalej. Tu jesteś niewolnikiem. Tak? W Egipcie jesteś niewolnikiem. W świecie jesteś niewolnikiem. Na pustyni jesteś niemowlęciem. I tu jesteś Synem Bożym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto grzeszy, wierzy, że grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Albowiem, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz kto pozostaje na zawsze? Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Halleluja. Amen? Amen. Amen. Jeżeli nie wierzysz, że Syn cię wyswobodził i prawdziwie wolnym jesteś, to jesteś niemowlęciem. Niczym się nie różnisz od tego świata. Wierzysz, że to wszystko cię dotyczy ze świata. Ale jeżeli wierzysz, że Syn cię wyswobodził, wierzysz w to, co zrobił dla ciebie na krzyżu, przyjmujesz to przez wiarę wszystko, wtedy jesteś prawdziwie wolny. Amen? Amen. Super. Super, że się rozumiemy. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, niemowlę. Niemowlę! A mówię, do jakiego czasu dziedzic jest niemowlęciem, niczym nie różni się od niewolnika. Widzicie to? Tak. Niczym się mentalnie nie różni od niewolnika. Uważa, że jeżeli niewolnik choruje, to on też musi chorować. Jeżeli niewolnik grzeszy, to on też musi grzeszyć. Rozumiecie to? Zobaczcie. A mówię, do jakiego czasu dziedzic jest niemowlęciem, niczym się nie różni od niewolnika. Chociaż jest panem wszystkiego! Ale nie rozumie tego! Ale jest pod dozorcami z rządcami. Czyli dalej uważa, że prawo jest dla niego i prawo go wychowuje. Jest dozorcą, nadzorcą i wychowawcą jego. Aż do czasu ustalonego przez swojego ojca. To ojciec wyznacza nas na czas i daje nam objawienie tego, kim jesteśmy. I stajemy się synami Bożymi. Amen? Amen! Halleluja. Zobaczcie, każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz narodzony z Boga strzeże go, a złego nie dotyka. Każdy, kto trwa w nim, nie grzeszy, lecz żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział go ani go nie poznał. To jest to, co dziedziczy Syn Boży. To jest świadomość Syna Bożego. To jest to, w co wierzy Syn Boży i nie da sobie tego wyrwać. On po prostu to bierze, nie czyta, tylko zjada te wersety. Alleluja. I te wersety są częścią jego życia. Amen? Amen. To jest synostwo. To jest wejście w synostwo. Po prostu umierasz dla siebie. Umierasz dla siebie. Żyjesz już tylko dla Boga. Jesteś zrodzony z Boga. Jesteś Jego Synem Bożym. Amen? Amen. Amen. Okay. Syn Boży zradza się z Ojca. Jest jedno z Nim. I Bóg jest Duchem. Zbawienie to jest narodzenie z wody. Zbawienie to jest narodzenie z wody. Co się urodziło z ciała, ciałem jest. Ale co się narodziło z Ducha, Duchem jest. Duchem. Kto jest Duchem? My. Bóg jest Duchem, tak? Bóg jest Duchem. I w momencie, kiedy ty rozumiesz, że już nie jesteś ciałem, że jesteś Duchem, który ma duszę i ciało. Bóg w tobie ma duszę i ciało. Bóg jest twoją własnością. On mieszka w tobie. Ty jesteś co najwyżej tishirtem na Bogu. Rozumiecie to? Nie ma was! Macie umrzeć, macie zostać tishirtem na Bogu, który nie ma swojej woli. Bóg się was przyodziewa i zaczyna działać. I robisz te wszystkie rzeczy, które są przygotowane przed założeniem świata. Tak? Nie ma naszej woli! Jest Jego wola! Amen? Chrześcijaństwo to nie jest Bóg, który spełnia naszą wolę. O proszę. Nie! To jest Bóg w nas, który działa i wykonuje swoją wolę. Amen? Amen! Co się z Ducha narodziło? Duchem jest! Lecimy dalej.
duchu leci. Egipt! Co tu jest? Tu jest niewola. Co jest na pustyni? Na pustyni jest schizofrenia. Jest niewola. Wolność i nie, ale ja jestem. Ale ja jestem wolny, bo ja jestem wolny. No nie, nie jesteś wolny. Pomieszany. Jesteś wierzący, jesteś wierzący, ale grzeszysz, ale nie możemy powiedzieć, że nie grzeszysz. No, masz rozdwojenie. Masz schizofrenię. Siedzisz tu, myślisz, że jesteś tu, ale jesteś tu, jesteś. Tam. Niewolnikiem. Jesteś w niewoli. Niczym się nie różni. Jeżeli uważasz, że niczym się nie różnisz od ludzi ze świata, to jesteś niewolnikiem i wcale nie masz wolności. A tu jest co? Tu jest co? Tu jest odpoczynek! Nie! Zobaczcie, wchodzimy istotnie do odpoczynku. My, którzy uwierzyliśmy. Nie da się tam wejść bez wiary w tego, co zrobił Jezus dla nas na krzyżu. Zgładził całkowicie grzech. Przybił tam ten grzech. Ten grzech tam umarł i nie zmartwychwstał 3 dni później. Jezus zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Tam umarła nasza choroba. Tam zostało przybite prawo. Tam przybite zostały 2 tablice. Nie dotyczą Ciebie. Masz nowe prawo. Prawo miłości. Wierzyć w tego, którego On posłał i kochać bliźniego jak siebie samego. Nie ma grzechu. Nie ma choroby. Nie ma prawa, które naliczało grzech. Jesteś wolny. I wchodzisz istotnie do odpoczynku. My wchodzimy, którzy uwierzyliśmy. Powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o 7 dniu w ten sposób. Co to jest 7 dzień? To jest szabat. Amen? Masz szabat od grzechu! Wchodzisz tu! Jak przyjdzie fizyczne Królestwo Boże. Kiedy przyjdzie? 7 dnia. W 7000-leciu i będzie trwało 1000 lat, 7 dnia, my wchodzimy tam przez wiarę, ale już teraz wchodzimy w szabat, w Królestwo Boże, w odpoczynek duchowy. Amen? Amen! Kto wchodzi? Powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o 7 dniu w ten sposób i odpoczął Bóg w 7 dniu po wszystkich dziełach swoich. To samo, ty wchodzisz do odpoczynku, odpoczywasz od swoich uczynków, którymi chciałeś zasłużyć na cokolwiek. Mm-hmm. Robisz Jego rzeczy, bo to On w Tobie robi te rzeczy. Amen? Amen. Amen. Znowu na tym miejscu. Nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy. Gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli. Z powodu czego? Z powodu swojego nieposłuszeństwa. Czyli niedowiarstwa w to, co zrobił Jezus na krzyżu. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień. Dzisiaj! Dziś! Jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych! Nie zatwardzajcie serc waszych! A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swoich czynach, jak Bóg po swoim. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa, niedowiarstwa, twardego karku. Amen? Amen! Okej, lecimy dalej. W Egipcie jest prawo. W świecie jest prawo. Wiecie, jest napisane w Rzymian, rozdział 2, że każdy pogan ma wypisane 10 przykazań na swoim kamiennym sercu. I on go mocno oskarża, upomina, bierze w niewolę, w obronę i tak dalej. No, oskarża go. Tutaj jest prawo i łaska. Znowu jest schizofrenia. Łączenie. 2 przymierzy ze sobą. Miksik. Ale tu jest tylko łaska. Amen? Amen. Halleluja! Zobaczcie, już w 3 Mojżeszowej jest napisane, żeby tego nie mieszać. Żeby nie robić schizofrenii. Zobaczcie, jak to pięknie jest tam ujęte. Nie będziesz twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem. Twego pola nie będziesz obsiewał 2 gatunkami ziarna. Nie wdziewaj na siebie szaty zrobionej z 2 rodzajów przędzy. Halleluja. Można żyć czymś takim, bo to jest schizofrenia. Do niczego się nie dojdzie. Amen? Ale tu jest łaska. Zobaczcie, co tu jest.
przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski. Halleluja! Aby co? Aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w każdej stosownej porze, dnia i godziny. Amen? Amen! Ty jesteś do tego zdolny! Po prostu podchodzisz nawet po największym upadku, kopnie do tronu łaski i bierzesz, tato, daj mi to wszystko, co Jezus dla mnie wywalczył. Amen? Amen! Z ufną odwagą to robisz! Halleluja! To jest moje! Halleluja! Bierzesz garściami po prostu z nieba wszystko, co tato dla ciebie wywalczył przez Jezusa Chrystusa. Panie te... Czy to jest... Czy to jest pycha? Nie. Czy to jest pycha, wyrywać z nieba wszystko, co tatuś dla nas dał? Nie, nie, to jest pokora. Amen. A Bóg może znać dla was całą obfitość łaski, aby tak, abyście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. My nie mamy tego wszystkiego mieć, żeby budować willę, żeby mieć flotę, żeby mieć 5 samochodów w swoim garażu. Mamy być bogaci we wszystkie dobre uczynki. Halleluja. Mamy bogactwo, gdy mamy pusty portfel, idziemy ulicą i mówimy: Bóg chce cię uzdrowić. I uzdrawiasz kogoś, wyrzucasz kryki za płot. Halleluja! To jest bogactwo! Okej, lecimy dalej. Egipt, świat, jest? Co tam jest? Niewiara. To jest niewiara. Jest... To jest niedowiarstwo, ale tu jest prawdziwa wiara. Którym to zaś złoży przysięgę, że nie wejdę do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni? Widzimy zatem, iż nie mogli wejść do z powodu niedowiarstwa. Z powodu niedowiarstwa skończone dzieło krzyża nie wchodzi do Królestwa Bożego. Zobaczcie, ale gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy, czyli prawdy, tak? Gdy wiara do nas przychodzi, już nie jesteśmy pod wychowawcą. Nie musimy tutaj siedzieć i być pod tymi rządcami, tak? Tak. Mamy uwierzyć, że mamy inne prawo. Wchodzimy do Królestwa Bożego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przymożnej siły Jego. Zobaczcie, ta wiara nie jest z nas. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Wszystko jest z Niego. My mamy się tylko poddawać i ściągać to wszystko garściami z nieba. O, dzięki Ci, Tato, że dajesz mi wiarę. O, dzięki Ci, Tato, że dałeś mi łaskę. Z łaski, przez wiarę jestem zbawiony. Czyli wszystko jest z Ciebie. To Boży dar. Nic nie jest ode mnie. Amen? Amen! Alleluja! A teraz będę zaleję to betonikiem i będę budował dla Ciebie Królestwo Boże. Amen? Amen! Bo nikt mi nie jest w stanie zabrać ani wiary, ani łaski, bo dałeś mi ją za darmo i mogę sobie śmiało poczynać. Halleluja! A co? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Zobaczcie, my mamy żyć z wiary. Z wiary to wszystko. Z wiary. Jak jeśli się cofnie, dupa, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Bóg nie ma upodobania w tym, który się cofa i wraca do prawa. Siedzi tu i chce być wychowywany, chłostany. Przez co? Przez prawo tu jesteśmy chłostani, żeby się dostać tu. Rozumiecie to? Jasne. Zobaczcie, bez czego nie można podobać się Bogu? Bez wiary. Bez wiary. Więc jeżeli się cofasz do niedowiarstwa, to nie będzie dusza jego miała w tobie upodobania. Amen? Amen! To jest takie proste! Lecimy dalej. Chodźcie, w świecie, w Egipcie są uzależnienia, demony, choroby, śmierć. To jest wszystko w świecie. Na pustyni wierzysz, że te wszystkie rzeczy dalej są twoje. Nazywasz, pobudź się o moją chorobę. Jeszcze nazywasz to moją. Bóg, diabeł przychodzi, wkłada ci plecaczek na plecy i mówi: to jest twoje. To jesteś ty. O, to jest moja choroba. Diabeł ci mówi: to ty i ten plecaczek to jedno. Aha, okej, okay. Czyli to jest mój gard. I chodzisz z tym gardem. To jest mój krzyż.
i chodzisz z garbem. I się cieszysz, że masz garb. Oczywiście się przed innymi udajesz, że nie masz garba. A diabeł ci mówi, Fafik, nie wydurniaj się. O, dają się nabijać butelkę i myślą, że te wszystkie rzeczy dalej dotyczą. Nie, nie dotyczą cię! Bo one mają być gdzie? Po duszku. Amen? Amen! A do którego za nią powiedział kiedyś? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich! Oczekując teraz, że nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Co mieszka w nas? Duch samego Boga. Amen? Amen. Duch samego Boga powiedział do Jezusa siedzącego obok, przy nim na tronie, bo siedzisz tu do momentu, kiedy co? Kiedy wsadzę kogo? Nieprzyjaciół, czyli uzależniania, demony, grzech, choroby, śmierć. Do czego? Do podnóżka. Siedź sobie tu. I póki duch w nas nie zacznie wkładać tych wszystkich rzeczy do podnóżka, to Jezus będzie siedział obok Ojca. Wiecie o tym? Że On przyjdzie dopiero po oblubienicę, która jest świadoma tego, że jest święta, nieskalana, czysta i zacznie robić te rzeczy. Amen! Zacznie... Amen! Alleluja! To jest takie proste. Ja nie wiem, czego tu nie rozumieć. Proste jak... Nieprzyjaciele mają być położeni przez nas jako podnóżek stóp Jezusa. To jest ciałem Chrystusa. My! Więc nasz podnóżek ma to wszystko zostać wsadzone. A jak ma być pod nasz podnóżek wsadzony, jak my ciągle uważamy, o ja biedny, nędzny grzesznik. Sami się tam jak to się tam ma znaleźć? Jak diabeł po prostu siedzi. Nie, my mamy być świadomi tego, kim jesteśmy. Mamy wejść do Królestwa Bożego i mamy robić te czyny. Mamy zapełnić ten podnóżek. Mamy pakować każde dzieło diabła w kosteczkę i wkładać do podnóżka. Amen! Amen! To mi się podoba. Plaka lekcja mi się bardzo podoba. No to lecimy dalej. Tu jest woda, tu jest miszunk wody z winem. Tu jest wino. Przerabialiśmy to na poprzedniej konferencji, nie będę się tutaj z tym, nie będę zabierał wam czasu, ale wiecie, co zamienił Jezus w wino. Definitywnie i całkowicie. I Paweł pisze do Tymoteusza samej. Tam jest napisane w naszych Bibliach, samej wody nie pij, ale oryginalnie jest wody już nie pij, ale wina kosztuj, czyli nie pij już prawa, ale łaskę. Upijaj się łaską, tylko karm się łaską. Amen? Amen. 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 Okej, okay. W świecie jest nieprawość, tu jest wychowanie, a tu jest świętość. Zobaczcie, co nas wychowuje. Zobaczcie, gdzie jest wychowanie, o którym tyle jest mowa w tych religiuszy, którzy tu siedzą i mówią, że nas chce wychowywać tym paskiem. Zobaczcie to. Synu mój, nie lekceważ karania Pana. Nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przejmuje. Trwajcież w karności, żeby się tu dostać. Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swojej woli. To jest znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Amen? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. O tym jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, którzy zostali nim wychowani, błogi owoc sprawiedliwości. Amen? Amen. Świętość jest błogim owocem sprawiedliwości. Zobaczcie, co Izajasz pisze o tym, czym jest owoc sprawiedliwości. Zobaczcie, czym jest owoc sprawiedliwości.
i pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości we wszystkie czasy. Wow. Tutaj, w Królestwie Bożym, masz niezakłócone bezpieczeństwo. Halleluja. Amen. Amen. Żaden werset nie jest w stanie zakłócić tego bezpieczeństwa. Tak czy nie? Tak. Amen. Tak. Amen. Tak. Czy szósty rozdział Hebrajczyków jest w stanie zakłócić bezpieczeństwo? Nie, nic. Czy Buda z drugiego Piotra jest w stanie zakłócić ci bezpieczeństwo? Nie. Nie, bo ty jesteś Synem Bożym, mieszka w tobie Bóg, nie ma twojej woli. Chcesz żyć tylko i wyłącznie dla Niego. Amen? Amen! Halleluja. Jestem bezgrzeszny. Los hitera la shanti te la bantila. Więc kochani, śpieszcie się. Śpieszcie się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem niewiary. Bo nie będziecie podobać się Bogu. Uwierzcie we wszystko, co uczynił dla was Jezus. I wleźcie tu. Wleźcie tu cały. Amen? Amen.